Kariera Emmy Hart na podstawie powieści Barbary Taylor Bradford. Występuje scenariusz reżyseria Zrobiłam, co pani prosiła. Wyjrzałam ze schodów. Goście już są. Rozbolała mnie głowa. Znów mam migrenę. Wszyscy czekają. Edwin, poznaj pana Maggie. Moje uszanowanie. Edwin to mój młodszy syn. Miło pana poznać. Bardzo pan podobny do ojca. Śmiało, pani Fairley. Wszyscy czekają. Nie zawsze da się odpowiedzieć tak lub nie. Oczywiście. Niewielu jest takich mężczyzn jak pan. Bardzo dziękuję. Rozumiem, panie Fairley. Panowie wybaczą, ale zostawimy was teraz waszym cygarom i skandalicznym opowiastkom. Prędko do pań dołączymy. Wznoszę toast za nasze owocne stosunki biznesowe i żywię nadzieję na długoletnią przyjaźń. Żałuję tylko, że wkrótce nas pan opuszcza. W maju wypływam do Sydney. Może da się pan zaprosić do Australii. Może kiedyś. Wyrazy uznania dla małżonki. Nie tylko piękna, ale i dobry kompan do rozmowy. Szczęściarz z pana. Tak, to prawda. Olivio, przepraszam za tak późne najście. Uzależniliśmy się od twojej dobroci.
Cieszę się, że mogę pomóc. Pewnie jesteś zmęczona. Wcale nie. Czuję, że... Adamie... Chciałem cię tylko zobaczyć. Muszę to dokończyć. Później mam reparację dla pani Wainwright. W tym tempie długo nie pociągniesz. Już niedługo. Mam wszystko zaplanowane. Dzień dobry, pani Turner. Liczę, że zaproponuje mi pani herbatę. Blackie! Przysięgam, że co cię widzę, jesteś coraz ładniejsza. Dla pani Turner mam takie małe co nieco. Moje ulubione miętówki. A to dla ciebie, Emmy. Co to takiego? Taki tam drobiazg. Jaka śliczna. To tylko szkiełka, ale gdy zobaczyłem ten kolor, taki jak twoje oczy. Gdy zbiję fortunę, podaruję ci prawdziwe szafiry. Taki jesteś rozrzutny? A co za przyjemność z pieniędzy, skoro nie można ich wydać, jeśli ma się ich za dużo? Słyszycie ją? Już gada jak stara baba z Yorkshire. Herbata gotowa. Emmo, podaj ciasto. Odświętnie się ubrałeś. To nowy garnitur. Biznes nieźle się kręci. Mówię wam, miłe panie, niedługo będę budował sobie dom. Taki jak Fairley Hall. A broń, panie Boże. Za nic bym nie chciał takiego mauzoleum. To będzie naprawdę coś. W stylu raczej miejskim, z ładnym wejściem i kolumnami. Pokoje będą jasne i duże. I meble. Same najlepsze od Sheratona i Heplwhite'a. Może kilka od Chippendale'a. I dzieła sztuki, obrazy. Wszystko sam zaprojektuję. Potrafisz projektować domy? Uczę się. Chodzę do wieczorówki w Leeds. Każdy może chodzić do wieczorowej szkoły? Frank, co się stało? Tatko kazał mi przybiec po ciebie. Co się stało? Mama poczuła się gorzej i jest u niej lekarz. Nie denerwuj się. Skoro wezwali lekarza, to coś poważnego. Wrócę, jak szybko zdołam. Dobry Boże, nie pozwól mamie umrzeć. Emma! Blackie! Chodź, Frank. Wsiadaj. Teraz ty. Mamo, to ja. Mam, it's Emma. To ja, Emma. Emma. Waited for you. Czekałam na ciebie. I'm here. Jestem. You're a good lass. Dobra z ciebie, dziewczyna.
Obiecaj, że zajmiesz się Winstonem i Frankiem. I ojcem. Nie mów tak. Obiecaj. I promise. Obiecuję. Is your dad there? Jest tu twój ojciec? Let me see. Chciałabym zobaczyć. Let me see. Chcę zobaczyć kraniec świata. John. Kraniec świata. O, John! Elizabeth. Pójdę po lekarza. Nie. Teraz jest wolna. Taka była wola Boska. Wola Boska? Boga nie ma. Gdyby był, nie pozwoliłby jej tyle cierpieć. I nie dałby jej umrzeć. Emma. Ponieważ upodobało się Bogu Wszechmogącemu odwołać naszą siostrę Elizabeth z tej ziemi, dlatego składamy jej ciało do ziemi Bożej. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, ale Jezus Chrystus wskrzesi cię z martwych w dzień ostateczny. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my, grzeszni z bólem, zanosimy za Twoją służebnicę Elizabeth. Wyzwól ją z więzów śmierci i daj jej udział w radościach raju z Twoimi świętymi.
Dear Emma. Droga Emmo, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak to jest stracić matkę, ale wiedz, że w myślach jestem przy tobie. Twój przyjaciel Edwin. Od A dla Elizabeth. A. Emma. Emmo. I'm very sorry. Głęboko ci współczuję z powodu śmierci matki. I'm very sorry. Nadal uważam, że postąpił nikczemnie. Uciekać tak w nocy bez marnego pożegnania. Zostawił ci list. To dorosły chłopak, poradzi sobie. Chciałbym też wiedzieć, jak udało mu się dostać do marynarki bez mojej pisemnej zgody. Jest niepełnoletni. Chcesz powiedzieć, że twój brat uciekł? Spakował manatki w środku nocy. Mówił, dokąd idzie? Nie musiał. Winston od dziecka pragnął służyć w marynarce. Szczęściarz z niego. Szczęściarz? Wie, co chce w życiu robić. I miał odwagę, by samemu podjąć decyzję. Też ją masz. Oby. Muszę zanieść zioła, pani Turner. Za tydzień zaczyna się szkoła, a ja nie chcę tam jechać. Niedługo będziesz tu z powrotem. Chciałem cię zapytać... Gdy będziesz miała wolny dzień, urządzimy sobie piknik? Oto rozmary, na pamiątkę. Proszę cię, Luba, pamiętaj. To tylko Szekspir. Szekspir, mówisz? Dzięki. Posłuchaj, tato. Może zajrzysz na chwilę do pubu? Napijesz się z chłopakami. Tak. Chyba tak zrobię. Szkoda, że nie zostałeś w szkole, jak radził nauczyciel. W cegielni Fairlew nie jest tak źle. Miejsce akurat dla takich jak my. Pora spać. Zajrzę do ciebie później. Przyniosę ci mleko. I jabłko. Nie jestem już dzieckiem, mogę się sam położyć. Ale jabłko zjem chętnie. A co tam bazgrujesz? W ten sposób fortuny nie zbijesz. A jeśli? Kiedyś będę pisał do gazety. Może do dziennika. Nadal pracowałbyś dla Fairlewów.
I'm feeling better. Lepiej się czuję, o wiele lepiej. Well, cieszę glad się. To hear it. I need to go home. Bo muszę na trochę pojechać do domu. How long will you be na gone? Jak długo? Only for a few weeks. Zaledwie na kilka tygodni. Edwin's home from school. Edwin wrócił ze szkoły. Dotrzyma ci towarzystwa. I've left instructions with Mrs. Zostawiłem dyspozycję pani Turner, a Emma doskonale sobie ze wszystkim radzi. She's a good girl. To dobra dziewczyna. I bardzo ci oddana. Jak my wszyscy. Edwin, zaczekaj na mnie. Biegłem na złamanie karku. Lepiej nie łam karku. Będziemy żyć wiecznie. Na krańcu świata. Do widzenia, Edwinie. Dbaj o płuca. Oczywiście. Do widzenia, ciociu Olivia. Do widzenia, Geraldzie. Odwiozę waszą ciotkę do Londynu, a potem czeka mnie droga do Paryża. Opiekuj się matką. Naturalnie. W razie kłopotów w przędzalni, jestem pewny, że potrafię zadbać o wszystko równie dobrze jak ty, ojcze. O nic się nie martw. Powinieneś odpocząć. Pamiętasz tę szczelinę, do której wpadł mi Schilling? Zamierzam przesunąć głaz. Nie uda nam się go znaleźć. Zobaczysz. Myślę, że za nim jest pusto. Maybe there's a cave. Może i grota. It's rocking a bit. Drgnął. If I push it from jeśli uda mi się go przesunąć, może zleci. Be careful. Ostrożnie, nie spadnij. Straciłeś kolejnego szylinga. Słyszałaś? Dobrze. Ruszył się. Jeszcze troszkę. Widzę coś jakby tunel. Wchodzę. Ja też. Nie. Nie boję się. Ktoś tu był przed nami. Co tam jest? Spójrz.
Trzymaj. Ktoś tu się zadomowił. Co odkryłaś? Mój ojciec? Pewnie był tu wiele lat temu. Ciekawe, kim była ta Elizabeth. Powiedz, co się stało? Aleś się wybrudził. Masz ręce czarne jak u kamieniarza. Ścigamy się nad strumień? Może szybciej biegasz pod górę? Nie będę sprawdzać. Przestań. Musimy uciekać. Złapie nas tu burza, więc się pospieszmy. Powinniśmy pobiec do domu. Lepiej przeczekajmy. Przeziębisz się, a już było z tobą lepiej. Oboje złapiemy zapalenie płuc, jeśli będziemy siedzieć w mokrych ubraniach. Trzeba je wysuszyć. Połóżmy je przy ogniu. Nie wygłupiaj się, twoją suknię można wyrzymać. Kochana pani Turner. Chryste, Emmo. Znów nabawisz się bronchitu. Po prostu musimy zrzucić mokre ubrania. Wszystkie? Nie możemy. Rób jak uważasz. Ja nie zamierzam chorować z powodu fałszywej skromności. I proszę, spójrz. Całkiem przyzwoite odzienie. Przypomina kilt. Zobacz. Tym możesz się owinąć. Będziesz wyglądała jak hinduska maharani w sari. A sari to także przyzwoite ubranie. W najlepszy obrus pani Turner, tym lepiej. Czego się boisz? Nie skrzywdziłbym cię. Jesteś mi najdroższą przyjaciółką.
Now. Przebierz się. Go and change into this. Wrap it round you. Over there. Tam. And I'll go and get a ja przygotuję jedzenie. There's only one mug and one plate. Mamy jeden kubek i jeden talerz. Ale sporo jedzenia i butelkę wina. Okropnie zimno. Zostało niewiele drewna. Jak długo jeszcze tu posiedzimy? Zamarzniesz. Lepiej? Emmo, jesteś taka piękna. I love you, Emma. Kocham cię. It's not right. Tak nie można. Nie skrzywdzę cię. Nigdy. Nie skrzywdziłbym osoby, którą kocham najbardziej na świecie. Kochasz mnie? Kocham. A ty mnie nie kochasz? Kocham. Pani czy Edwinie, tak się martwiliśmy. Burza mnie zatrzymała. Proszę zdjąć te mokre ubrania. Proszę usiąść i zdjąć buty. Emma? Emma, what are you doing? A ty co tutaj robisz? Myślałam, że poszłaś do domu. Spotkaliśmy się na wrzosowisku. Bała się do pani wracać. Chodziło o smażenie konfitury. Niebezpiecznie było iść w burzę, więc schowaliśmy się w skałach. Strumień wylał. Edwin pomógł mi przepłynąć. Sama nie dałabym rady. Annie przyniesie panu gorącej wody do kąpieli. Dziękuję. Przepraszam, zgubiliśmy kosz piknikowy. Przyślę panu na górę kolację. Dziękuję. Jamie.
Smażenie konfitury. Ziemiaństwo nie zadaje się ze służbą. Musisz znać swoje miejsce. Za wysoko mierzysz, dziewczyno. Dawaj, buziaka. Remik. A gdy myśli swych o sobie wytrzymać nie mogę, z rozkoszą ku tobie zwracam je ponownie. By obrzasku zerwać się niczym skowronek i hymny wyśpiewywać ku mych niebios bramie. Tak, zwiększyliśmy produkcję, ale ludzie nie są zadowoleni. Nie płacę im, żeby byli zadowoleni, tylko żeby pracowali. Zgoda, ale wyciskając z nich ostatnie poty, ryzykujemy wypadkiem. Zdarzył się jakiś? Jeszcze nie. Będziesz świetnym adwokatem. Będziesz bronił niewinnych. Nie jestem Galahadem. To praca jak inne. Wcale nie. Najpodobniejszy jest Bogu Król Ziemski, gdy sprawiedliwość słodzi miłosierdziem. Shakespeare. Czytałeś mi rolę Porcji. Jeden raz. Zaciekawiłeś mnie. Teraz otwieram książki, gdy je odkurzam w bibliotece. Uwielbiam twój głos. Ćwiczę, żeby mówić poprawnie. Służącej to się nie przyda, ale kiedyś... Kiedyś i ja będę damą. Jesteś damą. Trzymaj. To dla mojej damy. Mamo, miło cię widzieć. Czy to Edwina słyszałam przed chwilą? Nie. Na niego musisz zaczekać cały tydzień. Uznałam, że najwyższa pora, bym przejrzała rachunki domowe. Doskonały pomysł. Przeczytałam w gazecie, że zaprowadzasz zmiany w prędzalni. I co? Nie wygląda mi to na zmiany na lepsze. Krytykują moje poczynania? Przecież szmatławiec należy do nas. Czytam między wierszami i uważam, że ryzykujesz. Tak uważasz? Pozwól, że ci poradzę, byś raczej martwiła się ryzykiem, jakie podejmuje twój mąż. Z biegiem okoliczności interesy wzywają go do Londynu zawsze, gdy twoja siostra tam jedzie. Nie zgodzisz się? Kiedy wróciłeś? Jak ci się wiedzie w marynarce? Jakoś, mam przepustkę na tydzień. Witaj, tato. Obcięli ci włosy.
You look good. Dobrze wyglądasz. Po kolacji stawiam kolejkę. Co się stało? Co tu robił lekarz? Panie Murgatroyd? Coś nie tak z paniczem Edwinem? Znów jest chory? Nie. Pani. Nie żyje. Jeszcze wczoraj czuła się dobrze. W nocy upadła ze schodów. Lekarz powiedział, że skręciła kark. Dziewczyna znalazła ją przy porannym obchodzie. Sztywną i zimną u stóp schodów. Biedna pani. Pani Gerald wysłał telegram do dziedzica. Panicz Edwin jest w drodze. Po co wstała w środku nocy? Leżała wśród potłuczonego szkła. To były kieliszki od wina. Murgatroyd wszystko pozmiatał. Kurczowo trzymała nóżkę od kieliszka. Krew pozasychała. Szła na dół po dolewkę. Tego nie rozgłaszaj. Stało się. Biedna i samotna. Ojcze nieskończenie dobry. W Twoje ręce polecamy naszą siostrę i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miała udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twoją służebnicę w ziemskim życiu i które za jej pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoją służebnicą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszą siostrą. O holy and most merciful Savior, thou most worthy judge eternal, suffer us not at our last hour for any pains of death to fall from thee. Ale za tobą tęskniłem. Tak mi przykro z powodu pani Fairley. To okropne. Bardzo ją zawiedliśmy. Ty nie. Może dziedzic, ale nie ty. Dlaczego nienawidzisz mojego ojca? Czy był dla ciebie niedobry? Nie, ale jest dziedzicem. Należy do niego wszystko i wszyscy. Posługuje się ludźmi jak przedmiotami. Tak się nie godzi. Jeśli rzeczywiście tak jest, to niedobrze. Wybacz mi. Nie powinnam tak mówić o twoim ojcu. W ogóle o nim nie mów. Wyjeżdża na rok do Australii. Gerald zajmie się przędzami. A ty? Chodź. Jadę do Cambridge. Mam już spis lektur i umówione spotkania z profesorami. Ale nic się nie martw. Spotkajmy się w niedzielę, na krańcu świata.
Chyba nie zmieniłaś zdania. Kochasz mnie jeszcze? Tak, nadal cię kocham. To dobrze. O co chodzi? Będę miała dziecko. Wszystko w porządku? Jesteś pewna? Tak, całkiem pewna. Ojciec mnie zabije. I co zrobisz? Chciałeś chyba zapytać, co my zrobimy. Tak, oczywiście, my. To naprawdę pewne? Jak najbardziej. Proszę, pomóż mi. Bardzo się martwię. Nie miałam komu powiedzieć. Chodź tu. Posłuchaj. Są lekarze. Istnieją jakieś rozwiązania. Pojedziemy do Brampton albo do Leeds. Sprzedam zegarek? Tak, możemy znaleźć jakiegoś szarlatana, który rozpruje mi brzuch i wykrwawia się na śmierć, jeśli tego chcesz. Wcale nie chcę. Nie wiem, co robić. To katastrofa. Mamy jakieś wyjście? Jutro. Gdybym miał pieniądze na wyjazd, czyli jestem zdana na siebie. Nie powiedziałem tego. Nie musiałeś. To nie wypada, prawda, paniczu? Klasa robotnicza i ziemiaństwo. Małżeństwo odpada. Nie pomyśl, że cię nie kocham. Ale jesteśmy na to zbyt młodzi. Najpierw muszę skończyć studia i ojciec... Tak, wiem, zabiję cię. Przepraszam cię. Jak najprędzej muszę stąd odejść. Nie odpowiadam za swojego ojca. Nie zniósłby skandalu. Dokąd pójdziesz? Jak najprędzej. Nie mogę znieść zapachu róż. Tak zrobię. Mam oszczędności, 15 funtów. Ja mam w tej chwili zaledwie 5, ale to zawsze coś. Tak. Dziękuję. Zrobiłbym wszystko, żeby ci pomóc. Wszystko? Jesteś zbyt szczodry. Proszę cię. Postaraj się zrozumieć. Rozumiem. Wyglądasz jak dżentelmen. Ale jesteś nikim. Jesteś mniej wart niż kurz pod moimi stopami. Nie chcę cię więcej widzieć, Edwinie Fairley. Nigdy. Póki żyję. Emma, wait! Zaczekaj, Emmo. Wait! Wystąpili.
Wersja polska Masterfilm. Tekst Karolina Kowalska. Fragment z Kupca Weneckiego Williama Szekspira w przekładzie Leona Urlicha. Czytał Andrzej Gajda.